Zdarzyło mu się nawet być w latach w roku 96, kiedy talibowie zdobywali władzę, zdarzyło mu się nawet być wiceministrem spraw zagranicznych przez bardzo krótki moment, po czym jakby doszedł do przekonania jak wielu Afrykańczyków, że talibowie jednak nie są papierek lakmusowy, że jeżeli człowiek bezinteresownie coś robi, komuś pomaga, to jest dobry człowiek, a bezinteresownie. Przeniosła się jak wielu Afgańczyków do Stanów Zjednoczonych, tam rozwijali swoje biznesy, między innymi jeden z jego braci, najstarszy brat Mahmud Karzaj, otworzył pizzerię, sieć restauracji, bardzo cieszących się dużą popularnością, co później było przyczynkiem do nazywania samego Hamida Karzaja, czyli młodszego brata, no właśnie restauratorem, że człowiek, który kiedyś sprzedawał pizzę, stał się prezydentem Afganistanu. W latach pod koniec lat 90., kiedy talibowie wciąż rządzili w Afganistanie, te środowiska opozycji afgańskiej, no jakoś miały naturalną skłonność do szukania pomocy u Amerykanów. I kiedy w 2001 roku Amerykanie zwrócili swoją uwagę na Afganistanowi ponownie po atakach na World Trade Center, poszukiwali wśród uchodźców, wśród opozycji kogoś, kto mógłby być jakimś przywódcą, który by zjednoczył ten naród przeciwko talibom. Było ich co najmniej kilku, tylko tak się zdarzyło, że akurat dwóch z nich, jeden zginął, niejaki Abdul Haq, został zabity przez talibów. Inny przywódca był Uzbekiem, niejaki Sitar. Padło na Karzaja jako przywódcego pasztuna, jako człowieka niezwykle umiarkowanego, jako człowieka, który posługiwał się wspaniałym angielskim i jako tego, którego pomimo, że nie był zbyt znany w środowiskach opozycyjnych ówczesnych, jako tego, który wydawał się być takim centrum jednoczącym nową opozycję afgańską przeciwko talibom. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radio Tok FM. Państwa i moim gościem jest Piotr Łukasiewicz, Global Lab, był ambasador RP w Afganistanie. Niedawno ukazała się książka dotycząca, kolejna książka dotycząca Hamida Karzaja. Informacje za 3 minuty o godzinie 10.20. Po informacjach wracamy do programu. Off Czarek. Lat. I po prostu jak ktoś za 20 lat, to tego nie wie. Off Czarek. I oni tak kręci sobie. Ale dziady korzystają. Pierwsze radio informacyjne, a jednocześnie nie mam tych informacji dla państwa. Bo minister Sosnowski nie znalazł czasu, nie w ogóle nie łapie frazy, czyli nikt nie porozumiewa się z tym starszym pokoleniem. W każdy piątek po 14.40. Bartosz Dąbrowski serdecznie zapraszam. Optycznym i możliwością nagrywania filmów w jakości HD już za 1349 zł. Tylko teraz w sklepach Euro. 50 cali Smart TV Samsung Wi-Fi za 2390. LED TV 1699. Smartphone Dual SIM 5,5 cala. Aparat 13 megapikseli za 399. Laptop Lenovo Pan Artur Skłodka, zastępca dyrektora generalnego pracodawcy RP, informacje rozpoczki prezes Instytutu Jagiellońskiego i Biznesu. I w tym gronie porozmawiamy o nowym pomyśle na podatek handlowy, o zmienieniu wieku emerytalnego, o kwocie wolnej od podatku. Jak zdążymy, to jeszcze o naszym górnictwie, dużo tematu, ale zaczynamy od tego nowego pomysłu na podatek handlowy, bo taki się pojawił wczoraj wieczorem. Włączenie podatku handlowego o stawce 1,2% wzrosły rozliczenie PIT lub CIT, takie rozwiązanie na podatek od handlu detalicznego zostało przedstawione na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Jak państwo oceniają ten nowy pomysł, panie prezesie, pan prezes Maciej Waszkowski? Teraz obniżamy cenę Fiata Ducato Euro 6, a
zapraszamy do salonu. Fiat Professional, profesjonalny automatyzowany. Pani marszałek, kto zagajeszkała, jak pani ocenia to rozwiązanie, które wczoraj słyszeliśmy wieczorem? Kolejna chwila wyjścia, że każdy z tego, tak naprawdę, słabo się pojawił po spodziewanym becie Komisji Europejskiej. Mnie tylko zastanawia to, że na razie, jakby to stara rządowa, zdaje się, można dystansować tego pomysłu, bo wczoraj bodajże wypowiedź, że po pierwsze nie ma cały czas żadnej konkretnej daty, kiedy to nowe rozwiązanie miało być wprowadzone w życie. Po drugie, było to przedstawione jako pomysł stricte poselski, nie rządowy, więc nie zdziwiłabym się, gdyby to wcale jednak nie okazało się być ostatecznym rozwiązaniem. To tak wczoraj wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd pracuje nad nową wersją podatku handlowego, ale nic nie powiedział o tej propozycji, zaszli się do niej nie odbył. Ale jeśli mówimy o tej propozycji, to ta stawka 1,2% płacone co miesiąc i ten podatek rozliczany w PIT lub CIT, według pomysłodawców, to o czym powiedział pan prezes Marcin Roszkowski, oznaczałoby, że firmy rozliczające się według liniowego PIT nie dopłacałyby, natomiast dopłacaliby CIT-owcy, a to oznaczałoby, że dopłacałyby hipermarkety, a o to chodziło w tym założeniu. Pana prawie. Informacje. Filip Kekusz, zapraszam. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski zdobył się w Katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w NIK-u. Francuska policja rozpoczęła ewakuację z obozowiska na północy Paryża. Dziki obóz, w którym przebywało już ponad 3000 uchodźców i imigrantów z Azji i Afryki, rozrastał się od kilku tygodni. Do operacji wysłano około 600 funkcjonariuszy policji. W akcji pomagało również około 70 przedstawicieli organizacji opiekuńczych, którzy wyszukiwali samotne kobiety, kobiety z dziećmi oraz nieletnie bez opieki. Dziennikarzom nie pozwolono na kontakt z migrantami. Żołnierze sił Bagdadu weszli do 6 dzielnic Mosulu, podaje sztab irackiej armii. Wojsko wraz z kurdyjskimi peszmergami prowadzi ofensywę na drugie największe miasto w kraju. Mosul od dwóch lat jest pod kontrolą Organizacji Państwa Islamskie. Ratownicy dobrym wznowić poszukiwania turysty, który 5 dni temu zaginął w Tatrach. Jego samochód stoi na Walenicy Białczańskiej, gdzie rozpoczyna się popularny szlak do Morskiego Oga. W górnych partiach Tatr warunki turystyczne są trudne, na szlakach leży warstwa świeżego śniegu, która przykrywa obecne miejsca. Jak pan ocenia tę propozycję właśnie? Korzystnie z punktu widzenia jakby konstrukcji systemu podatkowego, tak? Natomiast ona przyniesie zakładane efekty, to lewidowo. Natomiast nie wiem, jak do tego odniosły się mniejsze sklepy, czy hipermarkety, pewnie będą przeciwne z natury. Natomiast oczywiście ten podział jest w ogóle i taka konstrukcja uzyska akceptację komisji, na którą się założony. To jest ten dialog, który generalnie ma przyniąć koncepcję, która będzie akceptowalna ze strony systemu. Uroczyste odsłonięcie pomnika z udziałem m.in. pomysłodawcy akcji dyrektora krakowskiego Teatru Groteska Adolfa Welczka odbędzie się o godzinie 14. Odsłonięciem pomnika
Pomnika, który stał się wizualnym symbolem Krakowa, teatr inauguruje ogólnopolską akcję Artyści na Cokoło i zarazem kampanię informacyjną czwartej edycji Międzynarodowego Teatralnego Festiwalu Formy Materia Prima, który odbędzie się w lutym w Krakowie. Po Wrocławiu pomnik pojedzie do kolejnych polskich miast, m.in. do Katowic i Warszawy. Z Wrocławia Przemysław Pozowski, TOK FM. Poseł Jacek Sasin, minister Sejmowej Komisji Finansów, powiedział dzisiaj w Radiowej Jedynce, że na realizację tego zobowiązania potrzeba więcej czasu. Posłuchajmy. Wiele lat zaniedbań, wiele lat złych praktyk. To nie jest tak, że da się system podatkowy uzdrowić od dotknięcia czarodziejskiego. Dziś w ciągu dnia w 4-8 stopni na północy kraju i na granicach zachodnich jeszcze sporo chmur i przelotny deszcz, poza tym jednak słońce. Jutro i pojutrze będzie nieco cieplej, ale znowu pochmurno i w wielu regionach mokro. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Czyli rząd wstrzymuje się z niepodwyższeniem, z podwyższeniem tej kwotowanej podatku do czasu tak naprawdę wprowadzenia reformy podatkowej. To dobre rozwiązanie, pan Arkadiusz Pączkarzy. Z jednej strony realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedzi przedwyborcze Państwa i moim gościem jest Piotr Łukasiewicz, Globalna, na zapowiadaną ambasadorze RP w Afganistanie. Podsumowujemy, przyglądamy się, wspominamy. Perspektywie długoterminowe. Jesteśmy w roku 2001. Został przywieziony. Został przywieziony, może nie tyle w teczce, co z grupą komandosów przekroczył granicę umowy obecnie między Pakistanem i Afganistanem. Rząd i strategiczni Amerykanie na tę grupę zrzucili. Tylko właśnie o tym chciałem powiedzieć, że odbiera telefon satelitarny, przysypany pyłem, kurzem i według legendy również lekko zakrwawiony młody jeszcze kandydat polityk opozycyjny odbiera telefon z Bonn, gdzie obraduje cała opozycja afgańska na czele z królem. Pokazaniu z jednej strony stabilności systemu stanowienia prawa, bo to była mowa w uzasadnieniu, ale jednocześnie dowiaduje się, że został właśnie tymczasowym prezydentem, Afganistanu, przyjmuje tę godność, staje się właśnie pierwszym prezydentem tymczasowym do 2004 roku. O tym jeszcze porozmawiamy. W 2004 roku wygrywa pierwsze wybory. Jego pierwsza kadencja jest, można powiedzieć, nieco bajkowa, bo z miejsca niemalże zdobywa sympatię opinii światowej. Nawet utrzymuje tytuł najlepiej udanego polityka na świecie. Oczywiście on znany jest z tego swojego tak zwanego czapanu, czyli takiego płaszcza barwnego, zielono-niebieskiego oraz charakterystycznej czapki z karabinem. Jest człowiekiem, jest mężczyzną niezwykle przystojnym, więc tym łatwiej jest mu zdobyć te tytuły. W 2002 roku bodajże jest nawet kandydatem do Nagrody Nobla Pokojowej jako symbol nowego Afganistanu. Cieszy się niezwykłymi względami, jest temu w jeśli chodzi o propozycję podniesienia podatku z 19 do 20%, jako czegoś takiego nie będzie. Tego demokratycznego, nie tego, który, ale dla których prawa człowieka zostały przywrócone, na zasadzie nawet 40, zbudowane i właśnie każdy ma prowadzić ten kraj. Ja myślę, że tutaj w zamiarze, w oglądzie Amerykanów poświęcanej przyszłości ma być dowodem na to, że nawet kraj tak zacofany, tak potargany wojną, można przekształcić funkcjonującą demokrację. Trzeba znaleźć pieniądze, to znaczy, żeby jego ktoś mógł zapłacić mniejsze podatki, ktoś musi zapłacić większe. No i drugi element, który sprawia, że wprowadzenie tego podatku jednolitego i te zmiany, zwłaszcza dla bogatszej części społeczeństwa, w kierunku wyższych obciążeń podatkowych, są bardzo prawdopodobne, jest to, że to nie jest zmiana konstytucyjna, to znaczy dla większości opinii publicznej, to jest słuszny kierunek. Kilka dni temu w jednej z gazet był taki sondaż i zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za tym, że stawka podatkowa powinna rosnąć wraz z dochodem, pierwsze rzecz. Po drugie, było też pytanie, od jakiego poziomu miesięcznego dochodu tak naprawdę ta stawka podatkowa powinna już rosnąć. I nawet przy kwocie 5 000 zł, przecież już nie odbiega jakieś znaczące to od przeciętnego wynagrodzenia, które mamy w gospodarce. Duża część ankietowanych opowiadała się za tym, że jest to przedzielona, przy którym można zdecydować o wyższym obciążeniu podatkami. Więc mi się wydaje, że o tym, że ta zmiana nastąpi, to możemy być z tego pewni. Król, który panuje w Kabulu, zaprasza do stolicy licznych komendantów, licznych, nazwijmy to, szlachciurów, którzy rządzą w prowincjach. I niektórzy z królów afgańskich mordowali tych komendantów, a niektórzy po prostu
wszystkich obłaskawia i każdy zrobi dokładnie to samo, mianowicie wszystkich tych słynnych przywódców mujahidów z czasów wojny domowej zaprosił do Kabulu, uczynił ich posłami i senatorami, nadał im stały samochody opancerzone, świtę, wysokie pensje oraz wiele w Kabulu. W ten sposób zapewnił sobie, próbują próbował sobie zapewnić spokój prowincji, ponieważ wiedział, że kluczem do sytuacji afgańskiej jest spokój w prowincji. Ten stan, owszem, na początku działał, faktycznie okres 2001-2005-2006 w Afganistanie był okresem bardzo spokojnym. Talibowie byli praktycznie rozbici, uciekali gdzieś się czaili na pograniczu pakistańsko-afgańskim, bo samych Bin praktycznie nie było już. Gdzieś się chował. Więc wydawało się, że biegłość Karzaja, Hamida Karzaja w opanowaniu sytuacji jest jeden przynosi efekt. Coś pękło, coś się zmieniło w 2009 roku, oczywiście za chwilę wrócimy, teraz czas na serwis informacyjny. Karzaj powrócił w roku wyborczym, kiedy Hamid Karzaj startował do swojej drugiej kadencji. Może tyle w Afganistanie się zmieniło bardzo, co zmieniło się w Waszyngtonie. Nowy prezydent Barack Obama pokazał, jak to mówią Amerykanie, cold shoulder Karzajowi, czyli pokazał, że jednak nie jest już tak bardzo tym czempionem demokracji, jak sobie to wyobrażano wcześniej. Pokazał, nawet wynikło to Wikileaksy są dobrym źródłem tego pokazania tego obrazu przełomu w stosunkach amerykańsko-afgańskich i w stosunku do Karzaja, kiedy John Kerry mówił Karzajowi, że już nie może liczyć na to, że będzie no właśnie co tydzień wysłuchiwany przez prezydenta amerykańskiego na pogawędkach przez wideo. John Holbrook powiedział, że nienawidzi tego faceta. John Holbrook powiedział, że go nienawidzi ambasador Eikenberry właśnie również w tych mailach z Wikileaksem mówił, że jest to autentyczny world spread face do jego zdarzenia, czyli taki minister prawdziwy Afgańczyk, którego należy po prostu jego powstrzymywać jego działalność. Dochodzi niewątpliwie mocno zafałszowany wynik tych wyborów. Karzaj zdobywa także będzie musiał polubić od osób fizycznych i prawnych. Regulacja utrzymuje kwotę wolną od opodatkowania na obecnym poziomie wynoszącym 3091 zł do końca 2018 roku. Sejm będzie też głosować nad poselskim projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z nim sędziowie mają składać oświadczenia majątkowe, które będą jawne i publiczne. Sędziowie Trybunału nie będą mogli podejmować dodatkowego zatrudnienia z wyjątkiem pracy naukowo-dydaktycznej. Mają też przechodzić stan spoczynku po zakończeniu kadencji lub po osiągnięciu 70 roku życia. O ile nie złożą zaświadczenia lekarskiego o dojności wypełnienia obowiązków. W prokuraturze krajowej w Katowicach nie do właśnie do rozkwitu i do demokracji, którą zapowiadali, ale co raczej do kolejnego jakby stopnia upadku. Każdy przy tym jest bardzo miał celny strzał na dwóch stron Amerykanów. Przytoczę taki przykład wielkiego skandalu bankowego około 2010-2011 roku w Afganistanie. Wybuchła afera $1 milion znikł, a dokładnie 830 milionów typowa piramida finansowa, w której zamieszanie był zresztą wspomniany wcześniej Mahmud Karzaj, który skorzystał na tej piramidzie, czyli starszy brat Karzaja, którego wielu ludzi porównuje jego sposób bycia z Donaldem Trumpem, co rzeczywiście ma jest dużo sporo racji. Mahmud Karzaj rzekomo dorobił się około $30 milionów z tej piramidy zysku. No i oczywiście wszyscy jakby skierowali swoje słuszne oburzenie w stronę Karzaja, że pozwolił na taki straszny skandal. Był to moment, kiedy również Amerykanie dyskutowali o upadku Lehman Brothers, o upadku tych wszystkich banków, które prezydent Obama uratował w 2009-2010 roku. No i Karzaj bardzo owszem, przyznawał, że jest to wielki skandal, ale mówił, ale popatrzcie, ale myśmy przynajmniej tych ludzi wsadzili do więzienia, pokażcie im napisze. Tak naprawdę było to więzienie takie sobie, brat Karzaja, przyjęła sprawozdanie podkomisji w sprawie projektu obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn. Poseł Jan Mosiński mówił o tym, że
że najprawdopodobniej dziś odbędzie się drugie czytanie tego projektu, bo pośpiech w pracach nad projektem jest konieczny. Zwykle zwłaszcza uwagę na ten termin 9-miesięczny potrzebny na przeprowadzenie procedury zakupu programu komputerowego informatyzacyjnego w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Tam pani prezes wyliczył 9 miesięcy. No można polemizować, czy 8, czy 7, ale generalnie tak przyjęliśmy, że 9 miesięcy szanujemy jako ten termin, który powinien mieć tą klauzulę wakacyjną. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2017 roku. Taki jest plan. Czy ten plan się uda? Plan Emocjonuszkowski. Może się nie uda? Bo to jest postulat wyborczy w Prawie i Sprawiedliwości. Więc działo się za zamkniętymi drzwiami między właśnie wspomnianym przez pana Richardem Holbrookiem, specjalnym wysłannikiem Amerykanów do Karzaja, który zrzucali w siebie czapkami, rzekomo szklankami. Znana jest taka sytuacja, kiedy jeden z dowódców amerykańskich, generał Petraeus, zresztą później w Wiesławie odszedł, wyjechał z Afganistanu, oskarżył rodziców afgańskich w jednym z takich przypadków przypadkowego bombardowania, że specjalnie wrzucili, że jeden z ojców afgańskich specjalnie wrzucił swoje dziecko do ognia, żeby pokazywać, że to są efekty bombardowań amerykańskich. Karzaj wtedy się wściekł, autentycznie podobno rzucił się z pięściami na Petreusa, no, bo jednak tutaj Petreus naruszył pewien kolejny tabu afgański, czyli stosunek do tego. Karzaj jest właśnie interesująca. Petreus był raczej mikrej postury, jak na generała amerykańskiego czy angielskiego. Natomiast Karzaj znany jest z zamiłowania do ćwiczeń fizycznych. On autentycznie godzinę dziennie według swoich ludzi z jego otoczenia spędzał na siłowni. Więc był człowiekiem krótko, dość sprawnym fizycznie. Oczywiście żartujemy teraz, ale pokazywało to strasznie pogarszające się stosunki z Amerykanami. I doszło do 2014 roku, końcówki prezydentury Karzaja, kiedy w zasadzie wszyscy mówili, no tak, Afganistan, tutaj żaden prezydent, żaden król, żaden premier nie umarł. Że tak powiem, czyli nie oddał władzy w jakiś demokratyczny sposób, w jakikolwiek cywilizowany sposób. Zawsze ci królowie byli mordowani, byli duszeni, przebywali na wygnaniu, więc nie ma szans, żeby Karzaj wyłamał się z tego wzorca władcy afgańskiego. Wszyscy podejrzewali, że w 2014 roku, okej, nawet jeśli tam jest NATO, nawet jeśli tam są Amerykanie, Karzaj zrobi coś, co będzie jakimś przewrotem, jakimś zamachem, zostanie przy władzy. I ten Karzaj, ten watażka afgański, pierwszy raz w 300-letniej historii Afganistanu po prostu odszedł ze stanowiska, podziękował, zamieszkał w pałacu, obok pałacu prezydenckiego, oddał władzę i to jest to było duże zaskoczenie. Miałeś okazję przejścia do historii, podpisując historyczną umowę. Historyczną umowę, tak zwane o tym w tych sytuacjach. Piotr Łukasiewicz, był ambasador RP w Afganistanie. Global Dawn jest Państwa i moim gościem. Informacje o 10.40 po informacjach. Wracamy. Minister Morawiecki tutaj przeprowadził pogłębione analizy, bo widzę, że z jednej strony mamy plan Morawieckiego na rzecz odbudowy rozwoju, a z drugiej strony mamy inicjatywy oddolne, polskie miasta, energia i energetyka, prawo jego uchwalanie i dostosowanie, ekonomia i ochrona przyrody, transport i jakość życia, przemiany obyczajowe, czasem piją i książki, o wszystkim co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18.00 w programie Post-Fact. Jeśli chodzi o tą obniżenie wieku emerytalnego, ale z drugiej strony też w strategii rozwoju pojawia się to pobudzenie seniorów, aby oni nie odchodzili na tą emeryturę, aby pozostali na rynku pracy, o tych różnych elementach narzędzia wsparcia seniorów do osób 50+. To nic nie kosztuje. Do wygrania ponad 100 000 nagród, w tym tydzień samochodem emeryt, regulamin loterii na superloterii, antymobile pułapkę demograficzną. No dla mnie cały czas adresowanie pułapki demograficznej na obniżaniu wieku emerytalnego to są rzeczami totalnie sprzecznymi. I nie jestem w stanie zrozumieć, jak te dwa skrajnie przeciwstawne ruchy mogą się znajdować w programie dokładnie tego samego rządu. Nawiązując do tych kosztów, oraczuję myślę, że może dobrze by było, gdyby się nie udało uchwycić, żeby ten termin wprowadzenia ustawy trzeba było znowu przesunąć, przypomnijmy, że ta pierwsza oryginalna data to miała być już 3 stycznia 2017 roku.
Stanach 1 października. To te koszty, które w uzupełnieniu do ustawy są wskazane. 40 miliardów to jest od tego roku. I to też jest ciekawe, że w uzasadnieniu do ustawy przyszłej, ten 2019 rok nie wybiega, jeśli chodzi o szacowanie czasu. A na przykład prognozy demograficzne GUS-u pokazują, że to tak naprawdę od 2020 roku tak najbardziej nasili się ten proces tworzenia społeczeństwa, to znaczy przechodzenia z wieku produkcyjnego w ten wiek emerytalny. Ja myślę, że tutaj znowu się odniosę do tego, czego oczekują wyborcy. W sondażach, które zapisaliśmy wyborców, jest najważniejsze, to obniżenie wieku emerytalnego wygrywało. To znaczy, byłoby stałem naprawdę poparcie dla własnej partii, żeby zrezygnować teraz nagle z tego postulatu, który był najbardziej wspierany przez społeczeństwo. Ale ja mam też takie poczucie trochę, nie wiem, może nieuczciwość to jest duże słowo. My cały czas mówimy o obniżeniu wieku emerytalnego, nie mówimy o automatycznej konsekwencji z tym związanej, czyli niższej emeryturze. A także, jak pokazywały badania, jak się zadawało pytanie, czy jest pan za obniżeniem wieku emerytalnego, większość oczywiście jest tak. Czy jest pan za obniżeniem wieku emerytalnego, jeżeli oznacza to niższą emeryturę? I tu już nie było tak dużego poparcia. To znaczy, jeżeli ludzie sobie uświadamiają tę konsekwencję, to dla nich ten wybór wcale nie jest tak automatyczny. I mam wrażenie, że trochę jednak o tej drugiej stronie cały czas mówimy zbyt mało, bo wprowadzenie tej ustawy w życie może oznaczać dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że ludzie zmienili prawo do tej emerytury, ale ta emerytura będzie tak zmieniająca nic, że nic z tego prawa nie pracujemy. Więc co? Teoretycznie dostaliśmy coś, ale nie jesteśmy w stanie z tego skorzystać. Ale jest też drugi scenariusz, że ludzie będą korzystać z tego prawa do emerytury, ale tak naprawdę będą mieli niesamowitą siłę polityczną, żeby wymuszać, żeby na przykład ta minimalna emerytura regularnie była podwyższona. I to jest coś, czego my zupełnie nie będziemy w stanie udźwignąć, zwłaszcza kiedy patrzy na te prognozy demograficzne. To znaczy to, jak dramatycznie zmieni się liczba osób będących na utrzymaniu jednej osoby, która pracuje. To znaczy te społeczeństwo, które będzie nas utrzymywało jako emerytów w 2050 roku, nie będzie w stanie podnieść. Turcji, w mieście, w którym mieszkają przede wszystkim Kurdowie, eksplodował samochód pułapka. Premier Turcji Binali Yıldırım o atak oskarżył zbrojne organizacje walczące o powiększenie autonomii Kurdów. W ostatnich godzinach w Turcji aresztowanych zostało też 12 parlamentarzystów prokurdyjskiej Ludowej Partii Demokratycznej. Śledczy podejrzewają, że wspierali organizacje terrorystyczne. Domy zatrzymanych zostały przeszukane w nocy. Tymczasem organizacja monitorująca internet Turki Blocks poinformowała, że w kraju częściowo zablokowano Twittera i komunikator na smartfony WhatsApp. Władze Volkswagena twierdzą, że nie manipulowały pomiarami spalin i nie naruszyły unijnego prawa. O sprawie piszą niemieckie media i dodają, że w ten sposób firma chce uniknąć wypłacenia odszkodowań milionom klientów w Europie. Konrad z Wolfsburga, odpowiadając na pytanie dziennikarzy, stwierdził, że oprogramowanie, które poszuje pomiary emisji szkodliwych substancji, nie jest zabronione przez unijne prawo. Afera związana z emisją spalin kosztowała Volkswagena w Stanach Zjednoczonych już 16,5 miliarda dolarów. Z kolei Komisja Europejska latem zwróciła się do koncernu o dobrowolną wypłatę odszkodowań. Słuchasz informacji? To prezes Najwyższej Izby Kontroli jest w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Krzysztof Kwiatkowski ma usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w Izbie. Kilkanaście dni temu Sejm na wniosek prokuratury uchylił Kwiatkowskiemu immunitet. Chciał tego sam prezes NIK, który zapewnia, że nie popełnił przestępstwa i zależy mu na tym, by sprawa niezwłocznie została skierowana do sądu. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11:00. W nich sprawdzimy sytuację na wschodniej granicy Polski po tym, jak zepsuł się system informatyczny do odpraw celnych. Kierowcy ciężarówek muszą czekać nawet 30 godzin. Więcej za niespełna 20 minut. Zapraszam w imieniu Elżbiety Mazur. Goda na termometrach dziś w ciągu dnia od 4 do 8 stopni na północy kraju i na krańcach zachodnich. Jeszcze sporo chmur i przelotny deszcz. Poza tym jednak dużo słońca. Jutro i pojutrze będzie nieco cieplej, ale ponownie pochmurno i w wielu regionach mokro. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niebiurokratyczne. Żeby nie było tak, że na pytanie zwolnienia oczekuję od przedsiębiorców bardzo się długo. Powyżej określonego czasu mi podsuwaliśmy, że to jest maksymalnie 10 dni, a także żeby ten wniosek o wydanie pozwolenia nie kosztował zbyt dużo. Tak jak jest to przewidziane, ale maksymalnie 10 zł. To po prostu
niestety nie znalazły odzwierciedlenia. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studia Piotr Łukasiewicz, Global Lab, były ambasador RP w Afganistanie. Podsumowujemy prezydenturę Hamida Karzaja. Doszliśmy do choćnego podpisania historycznego. Bardzo dramatyczna scena w 2014 roku w sierpniu, kiedy zbiera się GIRKA, czyli to Zgromadzenie Starszych Afgańskich, radzić o tym, żeby podpisać, pozostawić wojska amerykańskie w Afganistanie, wiedząc, że wyrzucenie Amerykanów z końcem 2014 roku będzie wstępem do kolejnej wojny domowej. Karzaj, który się po prostu oślubił, wykazał, powiedział, że nie podpisze tego, ponieważ zostawi to swojemu następcy. Jak wspomniałem, wszyscy byli za. Jest taka dramatyczna stała się na scenie tej GIRKI, czyli tego zgromadzenia, kiedy stareńki prezydent, były prezydent Mojaddedi, bijąc z laską w podłogę, krzyczał do Karzaja: podpisz, ten się zabrał i ostatecznie do końca swojej kadencji tej umowy nie podpisał. Ale jak słyszymy, pomiędzy Amerykanami, żeby pozostawić, która miała sankcjonowała pozostawienie wojsk amerykańskich po roku 2014 roku. Tę umowę później podpisał jego następca, prezydent Gani. Ale jest to niezwykle dramatyczny i też charakterystyczny moment dla podsumowania w ogóle prezydenta Karzaja i jego rozumienia historii. Otóż, żeby go troszeczkę zrozumieć, trzeba wrócić do 1839 roku. Doszliśmy do 1839, to nie zdążymy podsumować. Ale to bardzo charakterystyczne. Wtedy Szach Szudża sprowadził Anglików do Afganistanu i przeszedł do historii jako ten król zdrajca, ten król, który zaprzedał Afganistan zewnętrznym interwentom. Ja pytałem jednego z talibów, byłego taliba w Kabulu, o co chodzi z tą umową, o co chodzi z tym porem Karzaja przed podpisaniem tego porozumienia. Były minister spraw zagranicznych talibów, powiedział mi coś takiego: słuchaj ambasadorze, wy tu jesteście przez 10, 15 lat, 20, może za chwilę was tu nie będzie. Historia Afganistanu będzie trwała. Hamid Karzaj, przy całym jakby nienawiści, jaką talibowie żywili do Karzaja, przecież zabili mu brata, zabili mu ojca, jednak to pokazał to uznanie, że Karzaj nie chce być szachem szuczą. Historia Afganistanu jest dłuższa niż historia Zachodu, niż historia Europy. On nie chce być tym właśnie tym człowiekiem, który zatwierdził, przyłożył rękę, ponieważ skrajnie Amerykanom nie ufał, który przyłożył rękę do tego, żeby Amerykanie pozostali w tym kraju, no i jakby w jego przekonaniu prowadzili dalszą swoją interwencję ku nieszczęściu tego wroga. Była to opowieść, jak mówię, byłego wroga Karzaja. Wydaje mi się dość symptomatyczna dla oceny w ogóle, dla oceny samego prezydenta. On jednak jest człowiekiem, był prezydentem chwyconym bardzo mocno przez wyższe siły historyczne, przez amerykańskie wyobrażenia o tym, jak Afganistan może wyglądać. Tymczasem on w toku swojej prezydentury, w toku swojej działalności politycznej tracił nadzieję, że te wyobrażenia amerykańskie mogą się spełnić i zyskiwał coraz mocniejsze przekonanie, że ten Afganistan, który on zna, te wsie, z których on pochodzi, i te starszyzny, które on tak namiętnie przyjmował w swoim pałacu, że to jest jednak ten prawdziwy Afganistan, który jakoś tam będzie musiał przetrwać, nawet pomimo tego, lepsza kontrola i okresu historycznego, jakim była interwencja amerykańska. Wydaje się, że jest to człowiek mocno zatopiony w historii, mocno zatopiony w tej potrzebie zyskania swojego znaczenia w historii, w historii kraju i przejścia z jako takim, jak to się mówi, rekordem do zapisania w książkach historycznych. On potrafi naprawdę całe swoje życie, to jest polityk sprawiedliwości, całe swoje życie podporządkować w polityce. Pamiętam, był taki bardzo zabawny moment, kiedy przyjechał nowy ambasador brytyjski i Karzajowi właśnie urodziła się córeczka. On nazwał ją, dał jej na imię Malala. Taka cześć na cześć afgańskiej Joanny Dark, która Malali z Majwandu, która wezwała lud afgański do walki z Brytyjczykami w 1880 roku. Tak właśnie wzywam pana do podsumowania. Oczywiście jest to człowiek większy człowiek niż ten 15 lat, który jest w komunikacji. Prawa kobiet wsadzam go na piedestał. Każdej osobiście kobiety uwalniał. System afgański
dekret wydał. Wydał liczne dekrety, które uwalniały kobiety z więzienia, więc owszem, on był, tak jak powiedziałem, chwycony między te nadzieje na zmianę afgańską społeczną i historyczną, a tą twardą rzeczywistość, która nie poddawała się tak łatwym zmianom. On stawał po stronie kobiet, stawał po stronie edukacji, stawał po stronie nawet demokracji. Tak jak mówię, był pierwszym prezydentem, pierwszym przywódcą afgańskim, który w sposób pokojowy zrezygnował ze stanowiska. Inaczej zapytam, bo jest znany już na pewno pan Mukherjee. Co mu się nie udało? Korupcja mu się nie udała. Z pewnością nie udało mu się przekształcenie tego kraju w... Przy czym jego nikt nawet nie podejrzewał. Ale wie pan, co jest największym problemem na naszym, czyli na zachodu z Afganistanu, z Karzajem? Mianowicie to, że słyszymy już o pierwszych startupach, które są związane z osobami z Ukrainy. Tak więc Amerykanie mówią, że myśmy tam stracili 4000 żołnierzy, miliardy dolarów poszły. Cała Europa w zasadzie uczestniczyła w tej wojnie, ponosiła straty. Tymczasem Karzaj w jednym z wywiadów na wspomnienie na pytanie dziennikarza o straty amerykańskie, czy o straty brytyjskie, odpowiada akurat o Guardiana brytyjskiego, odpowiada: spotkałem morderstwo po drodze. Jakaś część zostanie założyć rodzinę, bo to jest lepiej niż u nich, tak jak my rozmnażamy się właśnie w Wielkiej Brytanii, prawda, odwrotnie niż w Polsce. Czytelnik gazet brytyjskich, amerykańskich oczekuje, że Karzaj będzie nieustannie wyrażał wdzięczność za te straty poniesione w tym kraju. Tymczasem Karzaj, znaczy on owszem, on to cały czas powtarzał, że jest wdzięczny synom i córkom Zachodu, że się w tym tragicznym kraju tak poniewierają. Natomiast no jednak wskazywał, nie był tym człowiekiem, tym absolutnie prezentującym wręcz uniżoną wdzięczność za te poświęcenia. I to chyba nam się najbardziej nie podoba w Karzaju. Bo jak mówię, korupcja afgańska, ten nepotyzm, który tam miał miejsce, to są rzeczy, które były przed Karzajem, były za Karzajem niewątpliwie i będą długo po nim. Widzimy teraz, że już długo nie będą, no milion dolarów nie jest takich pieniędzy, bo takich pieniędzy już w Afganistanie już nie ma po prostu. Myślę, że na Lwowie. Na obronę Karzaja, o pewną niekonsekwencję, czy może brak aktywności, należałoby powiedzieć, że Amerykanie opóźniają temu, jak nagrali pierwsze skrzypce. Sami też nie mieli żadnego pomysłu. Pojawił się jakiś wysłannik, nowy prezydent, nowy generał, każdy miał nowy pomysł, że się to teraz się powinno dziać w Afganistanie i zdecydowanie wdrażać. Był moment, kiedy ambasador amerykański jeździł z Karzajem w 2009 roku na wiece wyborcze Karzaja, a jednocześnie prezydent Barack Obama mówił, że Karzaj powinien wyjść z bunkra, wzywając go do jeszcze pilniejszej działalności swojej prezydenckiej. Więc Karzaj dostał troszkę takie sprzeczne sygnały od Amerykanów. No ale jak jest Afganistan po Karzaju? Ponad 2 miliony Polaków wyjechało. Ma wolne media, ma 8 milionów dzieci w szkołach. I wciąż się trzyma. Owszem, to nie jest kraj z pewnością idealny. No, nie sposób powiedzieć, jaka będzie przyszłość Afganistanu, bo to zależy od wielu, wielu, wielu rzeczy. Ja spodziewam się, że następna prezydentka amerykańska będzie prezydent lub prezydent, owszem, ale jednak następna prezydentka amerykańska będzie prezydenta. Amerykańska będzie utrzymała przynajmniej tę linię wsparcia dla Afganistanu, ponieważ ten kraj potrzebuje po prostu pomocy. Skargę do Komisji Europejskiej na polski rząd za wsparcie górnictwa zakładała spółka komunikacji cytowanej przez agencję Bloomberg. Czy to może być duży problem dla nas? Swoim brakiem działań i swoim takim mieszanym wynikiem swojej prezydentury, to jednak ten kraj po prostu się nawet nie tyle, że on się zawali sam w sobie, bo powiedzielibyśmy, a co nas tam obchodzi jakiś Afganistan? Tak żyli, tak żyją i tak będą żyli. Natomiast jest wiele prawdy w moim przekonaniu, w stwierdzeniu, że Afganistan upadły, grozi co najmniej regionowi rozszerzeniem swojej niestabilności, a z pewnością mamy na to dowody, że również zagraża innym rejonom świata. Przecież 1/3 tych nieszczęśników, którzy topią się w Morzu Strasznym, czyli w Morzu Śródziemnomorskim, pochodzi właśnie z Afganistanu. To są,
czy Afganistan cały czas promieniuje swoją niestabilność na zewnątrz. No mówienie takie proste, że zabierzmy swoje manatki, zostawmy ich. Owszem, można powiedzieć to o innych krajach, na przykład afrykańskich, ale to akurat Afganistan rzeczywiście jest na i nie ma pomysłów na to, blisko żeby Europy, zastąpić blisko innym, bo na, to też na lecznych szlakach ekonomicznych, wojskowych ze światem, więc z pewnością nie można go zostawić. A rząd się wracając boi do Karzaja, na pewno jego rola historyczna opartych na gaz, z tego co wiem, jest niezwykle aktywny wciąż politycznie. Jego rola w historii Afganistanu będzie bardzo mnie taka, będzie miała taki bardzo szary odcień. To nie jest człowiek z pewnością, który Afganistan zbawił, ale też jest pod wieloma względami z postacią wyjątkową. Myśli pan, że to koniec jego przygody z polityką, czy jest w Sulejówku, czekając na odpowiedni moment? On wybrał sobie dość dziwaczny Sulejówek, mianowicie mieszka w tej samej willi, w której komunistyczny prezydent, ostatni komunistyczny prezydent Afganistanu Najibullah został wyciągnięty i powieszony na latarni przez talibów. Karzaj chyba nieprzypadkowo wybrał to miejsce, żeby pokazać, że jednak on będzie inny los go spotka niż na Najibullaha. Z tego co wiem, nie kończą się kolejki starszyzn oraz dyplomatów do Karzaja, który wciąż jest jakimś odnośnikiem polityki i polityki afgańskiej. Jego rodzina jest niezwykle wpływowa. Nie mówię o tych podejrzanych biznesmenach, jak mówię, jak się macie, ale jego pozostała rodzina w służbach specjalnych w MSZ-cie, jego bratanek jest wyjątkowo wpływowym politykiem afgańskim, wiceministrem MSZ i człowiekiem o niezwykłych powiązaniach plemiennych, niezwykle szerokich powiązaniach plemiennych, więc rodzina klan Karzajów wciąż jest obecny w polityce i tam będzie. Znowuż, Karzaj pozostanie w pamięci świata jako człowiek mocno podejrzany, z mojej osobistej pamięci pozostanie jako człowiek dość niezwykły i z olbrzymią charyzmą. Piotr Łukasiewicz, był ambasador RP w Afganistanie, był Państwem moim gościem. Dziękuję bardzo. Informacje już za kilka minut o godzinie 11:00. Po informacji wracamy do programu. No i tą wiadomość też dostajemy tak naprawdę w sytuacji, kiedy jednocześnie pisze się i służba wypacha to, że straty pozycji są 3 razy większe niż się zakładało. I że tak naprawdę kolejny program gdzieś tam w Wojtkowie musi powstawać, bo to wcześniejsze założenia właśnie tego, jak się za te spółki węglowe restrukturyzować, stracił rację bytu. No i jeżeli do tego dołożymy ryzyko oddania do 2 miliarda wniosków, to pan Marcin, dzięki czemu w niskich temperaturach nie twardnieje, a przez to lepiej przylega do namierzchu. O czym należy pamiętać przy wyborze opon? Każda zimowa opona jest oznaczona symbolem kłębka śniegu. Tylko takie oznaczenie gwarantuje, że jest to homologowana opona zimowa. Kolejna sprawa to mierznik, który jest szczególnie ważny przy oponach używanych. Zgodnie z polskimi przepisami jego głębokość nie może być mniejsza niż 1,6 mm, jednak nie polecam jeździć na tych, które mają mniej niż 4-3 mm. Wiek opony, jeśli opony były wyprodukowane na przykład 5 lat temu, ale nie używane i przechowywane w odpowiednich warunkach, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je założyć. Jeśli były używane, to większe znaczenie ma mierznik oraz stan użycia opony. Oczywiście trzeba pamiętać o odpowiednim rozmiarze i indeksie prędkości i nośności opony. Te wszystkie informacje są na bocznej części opony, a zalecany do danego modelu rozmiar i indeks znajdziemy w linii obsługi samochodów. A jeszcze ważna rzecz, z procesorem Intel Core i opona na koło zawieszone. Komputer Piano Slim Slim. Zostało mi jeszcze trochę zaproszeń na różne ogólnopolskie targi organizacyjne i biznesowe, które odbędą się 22 listopada w Centrum Expo przy ulicy Brońzyńskiego 12 przez 14 w Warszawie. Dziś ostatnia szansa, proszę pisać przewodnik Opa Tok. Pozdrawiam. Przewodnik drogowy Tokerze. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze więcej, więc o odporność nie musimy się martwić. Oraz w archiwum na stronie tokfm.pl / audycje. Smakuje. Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Tak, turka zdrowa, na telewizji wielka, znają się wszyscy. Ja się znam na niej najlepiej. Seriale, filmy, programy. To co się dzieje i to co będzie się działo. Aha, to co działo się bardzo dawno temu.
sprawiedliwości. Gady miałeś nie śpiewać, głupot. Radio kończy, a to w Tok FM, no to wiadomo, że to jest żydowstwo i oni czasem wracają do piosenek sprzed 20 lat, 30 lat. A Biblia nie, nie. Będą mówić na temat książek, nawet zapraszają dyrektora Biblioteki Narodowej, ale o Biblii to nie. O Biblii to tak jest. To, co jest w nagłówkach napisane ewentualnie. O Jezusie Chrystusie nie za bardzo nie ruszać nagłówków tego tematu. Jezusa Chrystusa, ale klechy i tak zrobiły swoje. Drugie przykazanie z Darwy z Afisza. Drugie przykazanie już do polskiego Radia 24, Piotr Pogorzelski. I tak ble, 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 dookoła Wojtek. Autopromocja. Jest 11. Polskie Radio 24. Dawidek, nowelizacja ustawy o podatku VAT będzie korzystna dla budżetu, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. Dodatnie skutki budżetowe w skali roku w wysokości 3 miliardów 400 milionów złotych. W prokuraturze krajowej w Katowicach stawił się prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Będę do Państwa dyspozycji po złożeniu obszernych wyjaśnień prokuraturze. Litwa należy do Jehowy. Biblię wyjąć według jednego do z śmietnika, przecież Biblia jest mieczem. Jak można pozwolić? Nie pozwólcie, żeby tu w Warszawie Biblia leżała w śmietniku. Rozdają gedeonici, moherowi biorą i do śmietnika udają, że nie wiedzą za co. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Posłowie zdecydują o przyszłości Anny Zalewskiej na stanowisku Narodowej Katowickiej Prokuraturze. Śledcze chcą ją przedstawić zarzuty. ONZ apeluje, by zamożne kraje mocniej angażowały się w pomoc dla uchodźców. Rok po zamachu muzyka znów zabrzmi w paryskiej sali koncertowej Bataclan. Na wyjątkowy koncert fanów zaprasza Sting. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przed godziną stawił się w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Wcześniej zapowiadał, że chce złożyć wyjaśnienia w sprawie dotyczącej obsadzania stanowisk w Izbie. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień. Grzegorz powiedział, prezes mówił jeszcze przed spotkaniem ze śledczymi, obiecał, że po złożeniu obszernych wyjaśnień będzie do dyspozycji dziennikarzy. To pierwsza formalna możliwość, gdzie mogę się ustosunkowywać do wątpliwości prokuratury. Przypomnę, że 21 października na wniosek śledczych uchylił prezes opinii immunitet. Wnosił on to zresztą sam Kwiatkowski, który zapewnia, że nie popełnił żadnego przestępstwa. Śledczy uważają natomiast, że prezes NIK-u mógł uczestniczyć w procederze ustawiania konkursów na stanowiska dyrektorów delegatur. W tej samej sprawie usłyszał już zarzuty były poseł PSL-u Jan Bury z Katowic, Grzegorz Kozioł, Tok FM. Organizacja Narodów Zjednoczonych apeluje, by zamożne kraje mocniej angażowały się w pomoc dla uchodźców oraz by zgodziły się na utworzenie bezpieczniejszych uchodźczych szlaków
dokładne wyliczenia kosztów zmian. To tylko początek drugiej listy zarzutów podawanych sam resortu i jego zmiennik. Rzekomo minister Zalewski to jest zły dotyk dla edukacji. Uważam, że minister Zalewski powinien odejść, dlatego musimy głosować za waszą niejasność. Co więcej, organizujemy akcję Bronimy Edukacji.pl i zbieramy szkoły, które są przeciwne tej reformie. Nie może napisać dobrych programów i dobrych podręczników w 10 miesięcy. To jest po prostu niewykonalne. To będą podręczniki pisane na kolanie. Nie można przygotować dobrze sieci szkół w 10 miesięcy. Nie można dobrze przygotować samorządów do tego, żeby poniosły koszty tej zmiany. To wszystko powoduje, że tak naprawdę ta reforma idzie w odwrotnym kierunku, niż po pierwsze powinna być reforma, a dodatkowo jest bardzo źle przygotowana. Podobnego zdania jest polskie stronnictwo ludowe, które także poprzednie są powodem nieufności dla Anny Zalewskiej. Klub Kukiz 15 w większości ma wstrzymać się od głosu. O przyszłości Anny Zalewskiej na stanowisku ministra edukacji narodowej w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej Radio 24 NW są Sejm Rzeczpospolitej dzisiejsze posiedzenie od pierwszego czytania nowej ustawy o podatku VAT. Zmiany przepisów zakłada m.in. utrzymanie wyższych stawek danin w wysokości 8,25% do końca 2014 roku. Wiceminister Marzena Siemieniuk, awaria systemu spowodowała, że odprawy odbywały się nie przez komputer, ale z dokumentami w wersji papierowej. I to właśnie wydłużyło procedury i spowodowało powstanie korków. W tej chwili w Dorochu skutkiery stoją 28 godzin, w Hebennem 30, a w Korczowej 19. To są oczywiście szacunkowe czasy, bo trzeba wziąć pod uwagę, że część kierowców, wiedząc o awarii systemu, mogła czekać dziś na parkingach i teraz po uruchomieniu zaczną wyjeżdżać na granicę, przez co kolejka się wydłuży. Anna Witerek-Zabłocka, TOK FM. Paryska sala koncertowa Bataclan, w której rok temu dżihadyści dokonali zamachu zabijając 90 osób, będzie ponownie otwarta 12 listopada, więc w następny weekend. Jak poinformował właściciel obiektu, w inauguracyjnym koncercie wystąpi Sting. Otwierając ponownie salę Bataclan, mamy dwa ważne zadania: upamiętnienie i uhonorowanie tych, którzy stracili życie w ataku sprzed roku, oraz celebrowanie życia i muzyki, które uosabia ta legendarna scena, napisał na swojej stronie internetowej Sting. Na początku swojej kariery występował w tej paryskiej sali jeszcze z zespołem The Police. $1 000 000 otrzyma Usain Bolt za start w Australii, od którego rozpocznie sezon 2017. Przed najszybszym człowiekiem świata ostatni rok występu z nabieżni Krzysztof Sawecki. Usain Bolt stał się w Melbourne 5 lutego na Nitro Summer Series i będzie to jego pierwsza wizyta na antypodach. Nie wiadomo jeszcze, czy wystąpi indywidualnie, czy w sztafecie, ale tamtejsze media są pewne, że zainkasuje $1 000 000. 9-krotny mistrz olimpijski i rekordzista świata na 100 i 200 metrów swój kalendarz startów utrzymuje w tajemnicy. Na razie wiadomo tylko, że w przyszłym roku pojawi się też w czerwcu na meetingu w stolicy Jamajki Kingston oraz na sierpniowych mistrzostwach świata w Londynie, po których zakończy karierę. Krzysztof Sandecki, TOK FM. To wszystko teraz. Kolejne informacje TOK FM o 11:20. Utrzymuje kwotę wolną od opodatkowania na obecnym poziomie. Sporo słońca w tej chwili na Mazowszu i w Łódzkiem. Na zachodzie Polski przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie śnieg. Do końca dnia również na Pomorzu może jeszcze padać deszcz. Na termometrach dziś w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie i Warszawie do 4 stopni, w Bydgoszczy i Łodzi 5, w Szczecinie i Rzeszowie 6. 7 stopni dziś ma być w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 8 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dziękuję bardzo. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień czy obsadzanie stanowisk w Izbie. Sejm na wniosek prokuratury w zeszłym miesiącu uchylił prezesowi immunitet. Chciał tego sam Kwiatkowski, który zapewnia, że do żadnego przestępstwa nie doszło. Prawie chodzi o nadużycia w związku z konkursami na stanowiska niektórych szefów delegacji Izby w Łodzi czy Rzeszowie, a także wicedyrektora Departamentu Środowiska Izby. Prawie nieprawidłowości w wyniku zarzutów usłyszał też szczególnie poseł PSL Jan Bułek. Według śledczych niezgodnie z prawem wpływał na obsadę stanowisk w Izbie. Miał nakłaniać pracowników NIK do przekroczenia uprawnień i manipulowania wynikami konkursu. No tytułem sprostowania naprawdę proszę, bez tej habilitacji póki co jeszcze jej nie ma. Mam nadzieję, że już niebawem, ale no oficjalnie nie, więc wolałbym jednak, apeluje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Kontrolerzy wskazują, że nie każdy przewoźnik ma opis okażenia technicznego tego taboru. Pokazują to m.in. wynik kontroli autokarów, powiedział Główny Inspektor Transportu Drogowego Andrzej Gajadło.
Niestety nasze wrześniowe wyniki kontroli pokazały, że gimbusy i autobusy szkolne są w złym stanie technicznym. Średnio ta kontrola kończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Były to poważne ustępy. Szczególnie teraz, w tym okresie jesienno-zimowym, który się zbliża, apelujemy o to, żeby przewoźnicy w szczególny sposób zadbali o stan techniczny pojazdów. Znamy z dnia dzisiejszego, czy znamy z przed 50-100 lat, która powraca i problemy, strategie powracają. To wszystko jest znane. W dalszym ciągu narażone są na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym związane ze stanem technicznym autobusów, którymi dojeżdżają do szkoły, które organizują samorządy. Kolejny apel do samorządów. Prosimy wszystkich tych, którzy odpowiedzialni są za organizację dowozu dzieci do szkół, aby w sposób szczególny zwrócono uwagę pod kątem stanu technicznego pojazdu. Do apelu władz bez przewoźników dołączyła się także mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Apeluje także, że dbano o bezpieczeństwo tych najmłodszych, bo z tego, co się dowiedziałam, bo się podpytała, to sytuacja jest bardzo zła i myślę, że my sportowcy będziemy na pewno wspierali tego typu akcje, aby jeszcze dzieciaki bezpiecznie zostały dowozone. Czy traumatyczne wydarzenia, ale w rzeczywistości była to sposób na zdobycie władzy. Taką broń terrorystów w Paryżu i Brukseli wciąż jest na terenie Belgii, tak zeznał jeden z zamachowców, o czym poinformowała francuska telewizja VRT. Belgijskie służby specjalne mogli przesłuchać i zatrzymali po akcie wypadku, do tej pory nie znalazły ani broni, ani materiałów przygotowych. Telewizja powołuje się na zeznania Mohameda Abriniego, jedynego zamachowca, który nie zdetonował ładunków wybuchowych w masowym ataku na lotnisku w Brukseli. Podczas przesłuchania miał powiedzieć, że materiały wybuchowe zostały ukryte kilka dni przed zamachem w jednym z magazynów broni na terenie Belgii. Terroryści mieli otrzymać informacje z więzienia, by zmienili kryjówkę, bo policja przeszukuje domy w brukselskiej dzielnicy, w której się zatrzymali. Z zeznań Abriniego wynika, że broń i materiały wybuchowe zostały przeniesione do tego samego magazynu, w którym zaopatrywali się terroryści przygotowujący także listopadowy atak w Paryżu. On twierdzi jednak, że nie zna dokładnego adresu. Służby specjalne od marcowych zamachów w Brukseli przeszukały ponad 150 magazynów i garaży na terenie całej Belgii, ale do tej pory nie znalazły ani broni, ani materiałów wybuchowych. Beata Połęcka, Polskie Radio. Obrona trwa likwidacja nielegalnego obozu imigrantów w Paryżu między 19 a 20. Cała operacja może zająć się 2 dni. W obozowisku na pływarze Stalingradu koczywało ponad 3000 imigrantów, głównie z Afganistanu, a także i z innych państw afrykańskich, Libii, Sudanu i Erytrei. Kobiety z dziećmi i rodziny są przewożone do tymczasowych ośrodków mieszczących się w Paryżu. W tym celu zarekwirowano i przystosowano do pobytu tam ludzi kilka sal gimnastycznych. Sabotni mężczyźni zostaną umieszczeni także w prowizorycznych ośrodkach w stołecznym regionie Ile de France. Do przeprowadzenia operacji najęto 80 autokarów. Pojawili się pierwszego z nich, został przyjęty okrzykami radości. Imigranci kotujący w namiotach obawiali się o swoje zdrowie i życie w związku z nadejściem fali głodu. Obyło się bez incydentów, gdyż zdecydowana większość osób z bulwaru Stalingrad chciała znaleźć stały dach nad głową. Pod porządkiem chyba 600 funkcjonariuszy policji. Władze Paryża nie wykluczają, że w tym samym miejscu znów pojawi się kolejny obóz imigrantów, gdyż wcześniej takie skupiska uchodźców były już dwukrotnie w tym miejscu zbudowane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosjanie zainstalowali kamery w okolicy miejskiego miasta Aleppo. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Federalnej Federacji Rosyjskiej, transmitowany jest obraz z korytarzy humanitarnych, które otwarto dziś dla cywilów i rebeliantów. Rosyjskie i syryjskie wojska ogłosiły w rejonie Aleppo 10-godzinne czerwone humanitarne. Ma obowiązywać do 18 naszego czasu. Z komunikatu rosyjskiego resortu obrony wynika, że utworzono 6 korytarzy, które mogą opuszczać obrażone miasto cywile i 2 dla rebeliantów. Rosyjscy żołnierze ustawili kamery, które transmitują obraz z tej strefy. Jednocześnie rosyjskie MSZ odpiera zarzuty syryjskich rebeliantów, którzy twierdzą, że bezpieczne korytarze nie istnieją, a cywile nie opuszczają miasta, ponieważ boją się reżimu syryjskiego i rosyjskiego. W ocenie rzeczniczki rosyjskiej dyplomacji Marii Zacharowej, Stany Zjednoczone i zachodni koalicjanci nie powinni podejmować żadnych grup z terrorystami. To jest niemożliwe. Terroryzm jest jak żmija. Gdy tylko się odwrócisz, zaraz cię ukąsi, cytują rzeczniczkę MSZ. Rosyjskie media.
zaobligowała jego spadkobiercę do dokonania zemsty, do pochwycenia z czegoś, co Rzymianie wyobrazili i terminem 15-biega alientyczni pobożny szacunek wobec zemsty terrorystów, a ludzi miał legitymację, miał legitymację do tego, żeby domagać się zadośćuczynienia krzywd. Oczywiście, to jest nie większy taki przypadek, bo wcześniej chociażby syn Ignacjusza Pompejusza Wielkiego również w czasie kampanii w czasie wojny w Hiszpanii również rzucił do swoich żołnierzy hasło pomszczenia ojca, też szczególując tym sloganem Biedas KPRM. To jest więc jakby tutaj to było wpisane w strukturę rzymskiego społeczeństwa, że należało kampanię na Florydzie. Jeśli my tego nie zrobił, to mógł być postrzegany potent, który uważa, że śmierć Cezara była słuszna. Odwiedzam uniwersytety i właśnie zdałem sobie sprawę, że 8 lat temu niektórzy z was mieli zaledwie 10 lat. Właśnie miesiąc od życia Cezara, właściwie myślimy, wydaje się, że pierwszy był Juliusz Cezar, a tymczasem pierwszy był Juliusz Cezar Junior. Wojsk z Iraku i Afganistanu, no, rzeczywiście w historii tak to się przyjmuje, aczkolwiek jeżeli byśmy odwołali się do klasycznego tekstu słynnego biografia Cezara, biografia Cezara Cezara Juliusza, no to rzeczywiście on swoje żywoty Cezara rozpoczyna od żywotu Juliusza Cezara Seniora. Podczas wieczór w Karolinie Północnej rzeczywiście jako pierwszy princeps w sensie takim no symbolicznym uznawany jest oczywiście August. I za taki moment właśnie uznaje się ten dzień 16 stycznia 27 roku, kiedy otrzymał od Senatu honorowy tytuł Augustus, aczkolwiek proces, który doprowadził do kształcenia się w pryncypatu, był oczywiście znacznie wcześniejszy. Jakby działania Augusta i przejęcie przez niego władzy jest tylko jego koronowaniem, więc tutaj te wszystkie cezury, które można spotkać w literaturze czy w podręcznikach, są mają partię czysto symboliczne. Także dla mnie ten rok 27 nie jest do końca oczywiście on ma jakieś znaczenie symboliczne, ale w praktyce że raczej uznałbym zwycięstwo decydujące nad Antoniuszem, kiedy młody Cezar zostaje panem całego imperium. Od tego momentu zaczyna się tak naprawdę CDU i CSU, jego pełnia władzy. Się bowiem Cezar w sprawie polityki migracyjnej. Bawarczycy domagają mówimy się o strategii politycznej i określenia limitów przyjmowanych uchodźców. Merkel odrzuca jednak te żądania. Już w ubiegłym roku partyjny zjazd CSU zakończył się poważnym zgrzytem. Lider partii Horst Seehofer pęstał stojącą na scenie Angelę Merkel, co uznano za jej publiczne upokorzenie. Z jednej strony mamy Zamachowskiego.